Cześć moi drodzy na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie takie najważniejsze elementy w dużej pigułce, w dużym skrócie tak naprawdę, ponieważ moglibyśmy o tym rozprawiać kilka godzin. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o rozpoczęcie zabawy z wykresami, z analizą techniczną, z waszym podejściem psychologicznym? To, jakie po prostu są najważniejsze rzeczy, żeby na które zwracać tak naprawdę uwagę podczas robienia. Analiz technicznych i rozpoczynając swoją przygodę z tradingiem, z zabawą stricte na wykresach. Oczywiście pamiętajcie, że ci, którzy nie mają jeszcze konta na giełdzie kryptowalut, polecam założenie. Konta na giełdzie Bybit to jest giełda, którą ja osobiście używam, uważam, że jest najlepsza, najbardziej profesjonalna. Oczywiście, link macie w opisie. Możecie wejść, zarejestrować się, wtedy wspieracie mnie, wspieracie kanał i to, że po prostu szybciej się rozwija. Oczywiście, rozwinięcie tego filmu, o rozwinięcie rzeczy, o których mówię, znajdziecie na Discordzie, na którego oczywiście zapraszam. Link również w opisie. Discord jest w 100% darmowy. Także każdy może bez żadnego problemu sobie z niego skorzystać, a mamy już dosyć dużą społeczność, prawie 5000 osób. Także zapraszam. Oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, o konkursach, które są. Wszystkie konkursy macie wypisane w opisie pod filmem. Są jeszcze miejsca na te konkursy, także zobaczcie, bo można zgarnąć 2-3 stówy. I oczywiście dodatkowe konkursy również dla ludzi, którzy już są u mnie na e, afiliacji, które znajdziecie stricte na Discordzie. Także nie przedłużając, zaczynajmy film moi drodzy sytuacja jest dosyć ważna dlatego że jeżeli zabieracie się za trading day trading to nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to czy jesteście dobrymi traderami chodzi mi tutaj o całe wasze technikalia pamiętajcie że to jest 50 na 50 50% to jest nauka wiedza technikalia a drugie 50% to są wasze emocje. Robiliśmy o tym jakiś czas temu live'a, ale uważam, że emocje odgrywają tu bardzo, bardzo dużą rolę, umiejętność prowadzenia pozycji. Problem, który ma 90% traderów, czyli to, że bardzo długo trzymają pozycje stratne, a bardzo krótko trzymają zyskowne, bo już chcą wziąć zysk, bo już mają jakąś kasę, już mają w głowie wizualizację, na co te pieniądze wydadzą, a trzymanie straty niestety pogrąża jeszcze bardziej, ponieważ Wchodzi nam tu gdzieś nadzieja, że to się odbije i tak dalej. A to nie o to chodzi. Straty trzeba umieć ucinać szybko. Straty trzeba umieć ucinać w miejscach dobrze rozłożonego technicznie stop lossa, czy po prostu waszego money management czy risk to reward ratio. I jeżeli tego nie opanujecie waszych emocji, jeżeli nie opanujecie dwóch najważniejszych pojęć w tradingu, money management i risk to reward ratio, to wasza przyszłość day tradera no, nie będzie zbyt świetlana. Dlatego, że elementy, które później będą się pojawiały, problemy psychiczne, że tak to nazwę, niekoniecznie z waszą głową, tylko po prostu z podejściem do tematu, będą na tyle e, przeszkadzały w rozgrywaniu waszych pozycji, że zaczniecie wpadać w dosyć duży marazm, zaczniecie wpadać w takie poczucie, że kurczę, wy wiecie, cały czas wam nie wychodzi, coś jest nie tak, robicie tych pozycji, macie naprawdę dużą wiedzę, a jednak to nie wychodzi. Dlatego, że wasza psychika po prostu nie będzie do tego dostosowana. E, więc no troszeczkę warto sobie o tym poczytać. E, warto gdzieś tam nawet u, na Discordzie e, tutaj e, u mnie porozmawiać, otworzyć temat. Możemy się kiedyś też spotkać. Na co wszystkich serdecznie też zapraszam na jakiegoś spontanicznego live'a stricte poświęconego emocjom. Zaproszę członków, którzy wiem, że dosyć mocno rozgrywają rynek i z tego też żyją i też wam poopowiadają po prostu o swoich doświadczeniach, bo to nie jest tak, że ja na przykład zacząłem rozgrywać rynek, jak się zacząłem uczyć, powiedzmy, miałem już tą naukę w małym palcu, tą wiedzę w małym palcu. Ale dalej nie zarabiałem, bo właśnie nie byłem przystosowany do pewnych rzeczy i tego też bardzo długo się gdzieś tam uczyłem. E, więc no, pamiętajcie, że to jest bardzo, bardzo e, ważna rzecz. Tak samo jak nie granie na pałę. Czyli jeżeli gracie. To miejcie ustawioną jakąś strategię. Mówię tutaj teraz o dwóch rodzajach strategii, czyli strategia po pierwsze tradingowa, czyli to, co robicie na wykresie, czy gracie swingi, czy gracie SMC, czy gracie, nie wiem, pod średnie kroczące, czyli czycie świeczki, czy gracie pod wolumen, dywergencję, etc., etc to to jest jedna strategia, którą warto mieć ustawioną i czuć się z nią na tyle komfortowo, że po prostu będziecie ją dobrze rozgrywać. A druga strategia to jest strategia całego waszego money managementu, czyli umiejętności zrobienia take profitu pierwszego, zabezpieczającego stop loss, umiejętność ustalenia tych take, take profitów i dlaczego one mają być akurat w tych miejscach. W jaki sposób chcecie ustawić money management, czyli ile procent maksymalnie jesteście w stanie zaryzykować całego waszego depozytu do Potencjalnej wygranej, którą możecie mieć. Ja u mnie osobiście risk reward ratio wygląda minimalnie 1 do 3, czyli ryzykuję 10 dolarów maksymalnie, żeby zarobić przynajmniej 30 dolarów. Tak? To oczywiście kwoty przykładowe, żeby łatwo było, łatwo było liczyć. Poniżej tego risk reward ratio nie schodzę, ponieważ nie chodzi o to, żeby ryzykować 100 dolarów do zarobienia 10, tylko chodzi o to, żeby ryzykować 10 dolarów do zarobienia. Stu. I to uważam, że powinno być dosyć logiczne i proste dla was tak naprawdę. Więc możemy sobie myślę powoli przejść gdzieś tam do tego, w jaki sposób rozpocząć tak naprawdę rozpocząć Waszą przygodę. Może nie skrypto, bo temat jest dosyć ogólny, ale stricter, jak rozpocząć przygodę z wykresami. Prawda czyli co czego się nauczyć, jakie podstawy powinniście mieć świeże osoby, które bez których po prostu na takim wykresie nie ruszycie. Także przejdźmy sobie może, przejdźmy sobie może w tym momencie do TradingView. Oczywiście pamiętajcie, że na TradingView będzie to najlepsza aplikacja do tego, żeby rozpocząć sobie, rozpocząć sobie gdzieś tam rysowanie naukę, prawda? I myślę, że tutaj będzie najlepiej. Pamiętajcie, że jakby nie chcę tutaj też robić szumu i mówić o wszystkim, bo mam być początkująco. Nie będziemy sobie tutaj teraz mówić o Eliocie i tak dalej. Jednakże. E, takimi faktycznymi, e, faktycznymi podstawami, tutaj też dla Was rozrysowałem już jakiś czas temu wykres, który też jest dosyć istotny, są poszczególne elementy. Pamiętajcie, że nie gramy stricte na indykatorach. To jest duży błąd, który ja kiedyś popełniłem, na którym dużo pieniędzy też e, straciłem, e, czyli nie sugerujemy się samymi indykatorami. Nie sugerujemy się samymi indykatorami, dlatego że one są dosyć mocno też przekłamane. Jeżeli na przykład gracie na stochu czy RSI um, i gracie na 15-minutówce, to to, że jest przepalona 15-minutówka e, ponad 70%, to nie znaczy, że macie wchodzić shorta, ponieważ powinniście szukać zawsze potwierdzenia danego time frame'u na wyższym time Czyli jeżeli rozgrywacie 15, potwierdzacie na godzinówce, jeżeli gracie godzinówkę, potwierdzacie na czwórce. Oczywiście. Co jest ważne, rozgrywanie multi interwałowe jest bardzo, bardzo ważne, czyli po prostu gramy na różnych timeframeach potwierdzamy różne timeframy, zobaczymy, patrzymy na wykres z szerszej perspektywy. Czyli nie tylko wchodzimy sobie tam na, nie wiem, 15 minutówkę. Na 15 minutówce widzimy, że spada, no to pewnie dalej będzie spadać, ale nie widzimy szerszej perspektywy, więc warto wtedy się cofnąć troszeczkę. Do, znaczy, cofnąć, właściwie zwiększyć swoje time framey i zobaczyć, gdzie my jesteśmy. I rozrysować sobie pewne kluczowe elementy, tak? Czyli cały price action, umiejętność, moi drodzy, przede wszystkim e, znajdywania na wykresie konsolidacji, miejsca konsolidacji. Możliwe, że tu się zaczyna, zobaczymy. Jeszcze nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, tego stwierdzić do końca, ale umiejętność znalezienia konsolidacji, konsolidacji będzie bardzo ważna, dlatego że zazwyczaj po niej e, następują impulsywne ruchy e, na wykresie. Następna bardzo ważna rzecz, której powinniście używać na wykresie i te początkujące osoby uważam, że też będzie to dla nich niejaki must, e, must have, to umiejętność wyszukiwania, znajdywania kanałów równoległych, prawda? Czyli, jeżeli mamy jakąś formację, jeżeli tworzy nam się, czy to flaga, czy mamy kanał równoległy, po prostu stricte równoległy, czy tutaj akurat kanał równoległy wzrostowy, rysujemy go od drugiej świecy. Potwierdzamy, możemy to robić, pamiętajcie, z jednej strony lub z drugiej, prawda? Czyli możemy to rysować z dołu lub z góry. Pamiętajcie, że wszystko, co wychodzi powyżej kanału, będzie stop huntem lub liquidity grabem. Ale również, jeżeli e, widzicie e, taką formację, nie będzie powiedziane, że źle zrobicie, jak rozrysujecie to po prostu od dołu, pociągniecie sobie to od knota przez drugiego knota i w ten sposób tworzycie kanał równoległy, prawda? który Wam pokaże, jak się rusza cena. Bardzo mocno respektowany w kanale równoległym jest zazwyczaj 50%, czyli 50% połowa kanału równoległego, jak i górna i dolna banda, gdzie w konsolidacji prostej, wzrostowej lub spadkowej będziecie mogli fajnie rozgrywać pozycje po prostu od bandy do bandy, biorąc pod uwagę połowę takiego, takiego kanału. Więc kanały równoległe jak najbardziej polecam. Dodatkową rzeczą będzie znajdywanie, po prostu podstawowych e, miejsc na wykresie, które będą key levelami, czyli kluczowe poziomy, czyli to, co zawsze Wam powtarzam, że ja osobiście rozgrywam. Czyli w takiej sytuacji wsparcia i oczywiście opory. W tym miejscu ja, oczywiście, chcę dać tutaj na przykładzie wykresu, żebyście wiedzieli o co chodzi. Akurat uważam, że ten wykres jest dobry do nauki. Ta, ta analiza jest dobra do nauki. Mamy key resistance. Dlaczego key resistance? Ponieważ w momencie, w którym rozpoczęliśmy wszystkie spadki, prawda, po ATH ostatnim listopadowym z 2021 roku, mieliśmy próbę. Wybicia i reclaimu pierwszego poziomu. Ta próba, oczywiście ten kanał, który tutaj się stworzył, została nieudana, więc nastąpiły następne spadki. Pierwsza konsolidacja, właściwie ostatnia konsolidacja tutaj po tym spadku. Dlaczego ona jest ki resistance? Ponieważ jak możecie dostrzec bardzo prosto, mieliśmy spadek, próbę reclaimu nieudaną, i to wszystko od dolnej świecy do. Jakby całego low, które się tutaj wydarzyło po, ostatnim, po ostatniej górce, możemy uznać za klaster, w którym w tym momencie się porusza nasza cena, czyli miejsce tej takiej szeroko rozumianej z wyższego timeframe'a konsolidacji całościowej. Czyli dopóki my nie przebijemy key resistance, czyli tego miejsca, gdzie była ta konsolidacja, nie będziemy mogli stwierdzić nie będziemy mogli podjąć ryzyka i stwierdzić, że tu po tym ewentualnie może być retest i dalsze wzrosty, co mogłoby sugerować nam gdzieś tam jakąś hossę, albo taki już gruby, gruby market relief, prawda? Tak samo jak mamy tak samo jak mamy na przykład wsparcia, prawda? Czyli na przykład, czyli na przykład mamy o, czyli na przykład mamy w tym momencie miejsce Previous High Liquid Zone, czyli to był wcześniej miejsce, w którym była bardzo mocno wybierana płynność jeden i drugi raz. Drugi raz dlatego, że to było pierwsze miejsce, czyli taki Major High w pomniejszym klastrze, który tutaj został zbudowany, prawda? Eee, I tutaj oczywiście nam się stworzył fajny Double Top, Trendline, mocny spadek do Key Liquidity and Supply Zone, który tutaj powstał. To sobie przejdziemy do tego może później. I to mieliśmy previous high liquid zone, które zostało przebite, i w tym momencie ta strefa, czyli te 25 tysięcy na okrągło, może się przerodzić w nasz opór, ponieważ bardzo często pamiętajmy, opory przeradzają się w wsparcia, i wsparcia przeradzają się w opory. Więc to musicie sobie e, zapamiętać, więc musicie umieć znaleźć takie miejsca na wykresie, które są powtarzalne z niskich i z wysokich e, przedziałów e, czasowych. Tak samo jak mieliśmy Key Liquid Zone z jednej z, jednej, z time frame'a jednogodzinowego, ponieważ tutaj był taki kluczowy order block, jakby w tym claszze, czyli całe najniższe low. No z tego całego całego okresu, prawda? Więc tutaj mamy tą strefę płynnościową dosyć mocną. Ona jest również bardzo mocną strefą, jeżeli chodzi o nasze wsparcie, no bo poniżej tej strefy mielibyśmy nowe dołki. Tak samo oczywiście umiejętność rysowania Fibo możecie sobie to znaleźć na moich innych filmach, czyli Fibo, które ciągniemy od góry do dołu i wtedy możemy uznać elementy Fibo za opory, ale również możemy Fibo ciągnąć od góry, od dołu przepraszam, do góry i te nasze poziomy wtedy będą wsparciem, czyli w tym miejscu 3.8.2 będzie wsparciem dla danego price action, tego co się teraz dzieje, a ewentualnie jakbyśmy z większego time frame'a pociągnęli sobie FIBO stąd dotąd, to 3.8.2 jest dosyć fajnym miejscem naszego oporu, które w jakimś tam stopniu jest zrespektowane. I również musicie pamiętać, moi drodzy, do tego, żeby na wykresie szukać jak najwięcej confluence pointów. Confluence pointy to są punkty styczne potwierdzające dany, e, dany ruch. Czyli, na przykład, jeżeli e, rysujemy sobie strefę wsparcia, ta strefa wsparcia była respektowana kilka razy, cena od niej odbijała się kilka razy. Dodatkowo, w tym miejscu, gdzie jest wsparcie, mamy na przykład 3,82 e, albo 6,5618 e, z ciągów. Zniesień Fibonacciego. Mamy tutaj już dwa konfluencje. Następnym może być jakiś trendline, może być dół kanału równoległego, może być order block wyznaczony poprzez high blocka, czyli to narzędzie, które wam udostępniam na Discordzie. Więc pamiętajcie, że po pierwsze multiinterwałowo, a po drugie jak najwięcej confluence pointów, które będą wam pomagały określić, czy jesteśmy w mocnym, kluczowym miejscu wsparcia lub oporu z wyższego frame'a, który również może być potwierdzeniem na rozgrywki na niższym timeframe, czyli musicie sobie to rysować w ten sposób, że jeden dzień robimy analizę, gdzie są te kluczowe poziomy. 4H kluczowe, 1H kluczowe i wychodzą wam po, wychodzi Wam po prostu siatka, po której dużo łatwiej Wam będzie się obsługiwać na niższym timeframe, prawda? I to są, myślę, takie totalnie kluczowe elementy, tak samo jak, tak samo jak to, że. Rysujecie sobie gdzieś tam jakieś po prostu trendline, które wyznaczają trend w danym klastrze. I jak tutaj widzicie, on, na przykład w tym, który ja rozrysowałem, był bardzo fajnie zrespektowany raz liquidity grabem, drugi raz zajebistym liquidity grabem, czyli stworzył nam się z 4 godzinnego time frame'a double top, który został bardzo ładnie zrespektowany i nawet z połowy tej strefy moglibyśmy sobie wyryczyć, że to było 21% ruchu bazowego. Mega dużo. Tak samo tutaj było to zrespektowane niesamowitym stop huntem, no i oczywiście przebicie, gdzie w tym momencie patrząc na ten wykres, moglibyśmy uznać że żeby stwierdzić, że będziemy mieli dalsze spadki do tych stref niższych, musimy najpierw zaatakować i sprawdzić, co się wydarzy w tym miejscu. Czyli jeżeli my tą ceną spadniemy, zrobimy retest tego Previous High Liquid Zone, mamy dwie opcje. Albo przejdziemy go pozytywnie i pójdziemy po Key resistance faktycznie, ponieważ my go nie wzięliśmy jeszcze. Ta strefa jest jeszcze do wzięcia. Albo będzie swing nieudany i po prostu zaczniemy lecieć na dół i próbować bronić tą drugą Strefę, prawda? Moi drodzy, to już koniec odcinka. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z niego esencję, to co najważniejsze, tak naprawdę, tak jak powiedziałem na, na początku, no wszystkiego nie da się powiedzieć w tak krótkim okresie czasu. Jednakże, rozwinięcie tego wszystkiego, o czym tam mówimy, i dodatkowe e, szczegóły, co robić na wykresach, e, co, jak się uczyć analizy technicznej na początku, macie po prostu co każdy wtorek, czwartek na live'ach. Na Discordzie, które są o 20.00, na które serdecznie Was zapraszam. I oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, e, dajcie subika, dajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych live'ów, a już niedługo następny e, odcinek. Także dzięki wielkie jeszcze raz za oglądnięcie. Widzimy się na Discordzie i do zobaczenia.